Cześć, nazywam się Kamila Rogozińska. A ja Mariusz Rogoziński. Zastanawiałam się tak realnie, kiedy się nawróciłam. I nie umiem wam podać daty. Ale chciałam wam powiedzieć krótką historię mojej przygody z Bogiem. Kiedy byłam mała, moja babcia rozkochała mnie w żywym Bogu. Opowiadała mi o wizjach Jezusa. I widząc jej życie, chciałam żyć tak jak ona. Pamiętam, kiedy się prosiłam, babciu, naucz mnie się modlić. Nie zdążyła, bo odeszła już do Pana. Ze względu na to, że wychowałam się w rodzinie katolickiej, szukałam Boga w dzieciach Maryi, w oazie rodzin. No ale tam tego nie znalazłam. Miałam talię Jezusków i Maryjek. Dosłownie. Chodząc na sprawdziany, na egzaminy, na prawo jazdy, rozkładałam sobie ich wszystkich. I łudziłam się, że to coś da. Nic nie dało. W liceum byłam nazywana kościelna. Tam poznałam Tomka, a on był zło. Tak się podpisywał wszędzie. W każdym razie mniej więcej w 2011 roku Tomek pokazał mi innego Boga. Tomek Dorożała. No, przepraszam. Zaczął mi opowiadać jakieś dziwne rzeczy. Mówię, wiesz co, no, ktoś mnie nawróci, ale na pewno nie ty, nie? Tym bardziej, że no, to ja byłam kościelna, on był te zło. A nagle przychodzi, gada mi, ale pociągnęło mnie to, że realnie widziałam jego zmianę w życiu. I się spytał, czy chce, żeby mnie poprowadził w modlitwie. Mówię, no okej. Następnego dnia wyleciał do Anglii, a mnie wsadził do samochodu innej osoby, totalnie nieznanej, i mówi, jedź tam do kościoła. To był inny kościół, ale uważam, że z każdego miejsca coś tam wzięłam. To, co chciałam powiedzieć, bo tak jak mówię, nie umiem powiedzieć, kiedy się realnie nawróciłam, czy kiedy babcia mnie rozkochała w Bogu i go szukałam. Wiem jedno, że dopiero w tym roku znalazłam to, co miała moja babcia. Postawiłam Boga na pierwszym miejscu. Amen. Boksowałam się z tym. Nie wiedziałam, jak zrobić, żeby moje dzieci nie były na pierwszym miejscu. Czy mój mąż. Ale to był akt decyzji. W ogóle wypowiedziane przy jednej rozmowie słowa i wszystko się zmieniło. Od tamtej pory zdanie, że kiedy Bóg jest na pierwszym miejscu, wszystko jest na swoim miejscu i cała reszta jest ci dodana, już nie jest dla mnie tylko pustym sloganem. Tym chciałam się z wami podzielić. Amen. Amen. Szczerze, nie wiem, co mam powiedzieć. Naprawdę nie jestem takim rozmówcą strasznie. Jak się pojednałem z Bogiem? Sytuacja była taka, że jak widzicie, z wyglądu wyglądam całkiem inaczej niż wy. Nie? Tak troszeczkę, nie? Ciut. No. No dobrze. Byłem też przestępcą, czpunem, alkoholikiem. Krzywdziłem ludzi. Bardzo długo. Poznałem moją żonę. I się zaczęło wszystko trochę inaczej. Nie wszyscy wiedzą, ja też choruję na astmę. Mam jeszcze inne choroby. Alergie mi weszły też. Na leki różne. I teraz niedawno była sytuacja taka, że ponownie wziąłem leki, które mi zawsze pomagały. I runęłem, bo tym razem mi nie pomogły. Trafiłem znowu do szpitala i runęłem całkowicie, bo nie wiedziałem, jak mam się pozbierać. Zadzwoniłem do Norberta i poprosiłem go, co mam zrobić. To mi wyjaśnił, żebym
poprosił Boga, żeby mi pokazał drogę. Jeszcze wtedy zrobiłem to nawet, ale tak nie całkiem to przeszło mi. I ostatnio na proroku też zostali wezwani ci, co chcą odejść do, w stronę Jezusa i też podeszłem. I tak wygląda moja droga. Amen. I będzie dalej w kierunku Jezusa szła. Amen. Amen.